halo, halo witajcie z tej strony, Lechi. Witam Was w kolejnym odcinku. W odcinku troszkę innym niż zawsze, bo pogadamy sobie o mojej depresji i o moim wypaleniu. Dużo osób właśnie pytało, co się u mnie dzieje. Mówiłem, że będzie takie info. No i musiałem troszkę czasu sobie odpocząć, żeby nagrać ten materiał tak na luzie, a nie na siłę, bo serio. Miałem dużą niechęć do streamowania, grania, do jakiejkolwiek aktywności w internecie. No i teraz właśnie. Dzięki tej takiej przerwie naprawdę czuję się już lepiej i nie mam problemu, żeby właśnie nagrać taki materiał. W e, Ogólnie kiedyś planowałem w ogóle nagrać temat o tej depresji, jestem wszystkim, dopiero jak z tego wyjdę, e, ale tak naprawdę to nie wiem, wiecie, z depresją może być jednak tak, że to zostanie ze mną do końca, ale aktualnie się lepiej o tym czuję, też nie mam problemu o tym mówić, gdzie na początku praktycznie nikt, nikt o tym nie wiedział, bo w sumie zmagam się z tym już od czterech lat, jeszcze przed, przed przeprowadzką moją do Warszawy. E, no i nagrywam, ponieważ dużo osób wiecie, no mówi, że sobie olewam, że nie streamuję i olewam widzów, że kasę zarobiłem i dlatego też nie streamuję, e, albo że to jest wina przez dziewczynę, gdzie na przykład Hania mi bardzo dużo pomogła w tym okresie, gdzie naprawdę miałem ciężkie momenty, e, no albo dla tych osób, które tam powiedzmy piszą powiedzmy, że to już jest mój koniec, że się skończyłem, że zobaczę co to jest, na, wiecie, prawdziwa praca, e, no a w sumie może dla nich nie nagrywam, bo oni tak tutaj nic niszczają, jak piszą już takie komentarze. No ale wiem, dla tych osób na pewno, które powiedzmy pisały, że sobie olewam, to ja rozumiem, bo tak to mogło wyglądać, że sobie olewam, że robię sobie jakieś przerwy, ale po prostu naprawdę, no ja wtedy nie miałem siły tak naprawdę normalnie funkcjonować, wstać z łóżka. No i zaczęło to się już w sumie 4 lata temu, jeszcze przed moją przeprowadzką do Warszawy, Myślę, że po prostu potrzebuję jakiejś zmiany. No, i przeprowadziłem się do Warszawy. Myślałem, że jak będzie coś, wiecie, nowe otoczenie. Mmm, troszkę zabiję tą monotonię to mieszkanie, bo zamieszkam sobie sam e, i może będzie lepiej. No, ale okazało się, że to była jednak moja taka gorsza decyzja, bo tam tak naprawdę miałem właśnie taki prawdziwy zjazd, e, i dopiero wtedy wiedziałem, że to jest depresja. Był taki miesiąc, gdzie po prostu nie miałem siły wstać z łóżka. Spałem po 22 godziny, jadłem tylko niezdrowe jedzenie. Wtedy też się właśnie też pojawiły już takie myśli samobójcze, ale znaczy wiedziałem, że tego nie zrobię przez to, żeby nie robić jakby e, przykrości rodzinie, że będą musieli z tym żyć, że ja zrobiłem coś takiego i to mnie jakby trzymało przy życiu, gdzie, no, nie wiem, znaczy ciężko mi to strasznie wytłumaczyć, czemu miałem aż takie myśli, e, gdzie ja zawsze byłem jednak osobą, która bardzo dużo się, wiecie, uśmiechała, rozśmieszała innych, gdzie, no, do mnie to też nie pasowało. No, i oczywiście to ukrywałem, nikt o tym w sumie tak nie wiedział, bo no nie wiem, jak się ma taki, taką depresję, to jednak się nie chce nikomu o tym mówić. Yy, nikt praktycznie o tym nie wiedział. Rodzina, powiedzmy, znajomi, Izak też nic kompletnie nie wiedzieli. Yy, I prak praktycznie przez miesiąc, ponad miesiąc, yy, no ciężko mi było funkcjonować. Yy, wtedy też widzowie śmieszkowali sobie, że rzadko odpalałem streamy, byłem w Warszawie. Yy, no i widzowie myśleli, że ja sobie wiecie, imprezuję i było właśnie, że jestem imprezowicz, taki alkoholik, bo wrzucałem tylko to w sumie na Instastories, to były takie momenty, gdzie wiecie, wypiłem sobie alkohol, czułem się wtedy lepiej, bo się zapominało o tych wszystkich problemach, no i to były moje jedyne relacje, moja jedyna aktywność przez ten miesiąc, gdzie no, to był naprawdę najgorszy miesiąc dla mnie, a wszyscy sobie myśleli, że to jest taki miesiąc, że ja sobie wiecie, odpuszczam streamki, imprezuję, mówili wtedy, że wiecie, Lech alkoholik, imprezowicz, takie tam żarty, ja sobie też śmieszkowałem, ale tak naprawdę w środku to mnie normalnie jeszcze bardziej tak naprawdę niszczyło i dobijało. I właśnie po tym okresie, miałem taki okres właśnie dwóch tygodni, gdzie naprawdę poczułem się tak lepiej, tak dużo lepiej. I myślałem przez chwilę, że mam właśnie jakąś dwubiegunowość, bo był taki skok e, energii i wiecie, tego, jak się czułem po tym odpoczynku, e, że myślę, że aż to jest nienaturalne, że tak dobrze się czuję. A teraz, jak wiecie, mam tą przerwę od tego streamowania, takie dwa miesiące już, to czuję, że się zregenerowałem i Teraz wiem na przykład, że tak czuję się po prostu normalny człowiek. E, a dla mnie w tamtym okresie było to coś takiego nienormalnego, bo no, no powiedzmy że to wyglądało u mnie te najbliższe, znaczy ostatnie tak 4 lata to wyglądało powiedzmy tak, że była powiedzmy ta, tak, tak, o i tak to szło powiedzmy, wiecie, że były jakieś spadki, była depresja, dół, nie miałem siły na nic i to tak wracało do takiego poziomu, e, a teraz naprawdę to poszło do góry, no jest to taki rollercoaster czasami, że jest góra, dół, góra, dół i no Ciężko się funkcjonuje tak naprawdę. Nawet jak robiłem sobie jakąś przerwę, to zawsze myślałem o tym, żeby wiecie, że muszę wrócić, że jak będę zrobię sobie dłuższą przerwę, to zasięgi spadną, że widzowie odejdą, że nie mogę, że ludzie czekają. I tak naprawdę, wiecie, jak wy sobie myślicie, że ja zawsze tak, jakby was olewałem czy coś, to tak naprawdę zawsze o, o was myślałem, żeby streamować regularnie. I żeby było tego, jak najwięcej zawsze chciałem przycisnąć. Dobijało mnie też to, że inni streamują regularnie, ja nie streamuję. No, dużo tych rzeczy się nałożyło. Na szczęście, od powiedzmy, po tym pierwszym zjeździe, tam 4 lata temu, wybrałem się do psychoterapeuty, gdzie byłem, powiem Wam, że totalnie negatywnie nastawiony, jak może mi pomóc rozmowa z kimś. Naprawdę byłem totalnie negatywnie nastawiony do tego. No i to też nie działało tak, że wybrałem się do pierwszego psychoterapeuty i jakby nie czułem, że rozmowa z nimi pomaga, musiałem się wybrać do kolejnego. No, trzeba dopasować sobie osobę. No to po prostu się czuję, tak, że jakby praca z tym psychoterapeutą Wam pomaga. Miałem też epizody, gdzie byłem właśnie na tabletkach, ale uważam, że tutaj, akurat w moim przypadku, na szczęście nie jest potrzebne zażywanie jakichś tam antydepresantów i dzięki właśnie pracy, współpracy, właśnie z psychoterapeutami jest ze mną coraz lepiej. E, bo już nie ma na pewno takich zjazdów, i tak były właśnie te przerwy przez te ostatnie 4 lata. Nie było tej regularności u mnie, były te zjazdy, ale na pewno teraz wygląda to lepiej. Ta dłuższa przerwa, którą aktualnie mam, e, to jest naprawdę najlepsze, co mogłem zrobić. Najlepsze, co mogłem zrobić, tak jak teraz się czuję, to naprawdę nie pamiętam, kiedy tak dobrze się czułem, jak teraz. No, i jest to naprawdę dla mnie najlepszy okres. No i to właśnie jest też ten problem z tą depresją, że tego tak naprawdę nie widać, że to jest taka choroba, która powiedzmy, wiecie, no, tak naprawdę to zabija, no bo ludzie popełniają samobójstwa przez depresję, a jej tak naprawdę nie widać. Ciężko ją tak naprawdę zauważyć, bo tak samo ja to przez 4 lata na streamach maskowałem, jak miałem takie zjazdy, nie, nie, po prostu 5 godzin potrafiłem się zbierać, żeby odpalić wam streama, e, albo Parę godzin leżałem w łóżku, żeby nagrać 30-sekundowy wstęp do odcinka na YouTube, który był już gotowy, zmontowany, powiedzmy, przez mojego brata, a ja miałem tylko 30 sekund nagrać i nie miałem po prostu siły stać z łóżka. To jest taki, powiem wam, problem e... i ciężko to opisać. Wiem, że dużo osób może mnie też nie zrozumieć, e... ale na pewno osoby, które miały depresję albo siedzą w tym temacie, to wiedzą, jak to wygląda i wiedzą, że to jest coś normalnego, jest to normalnie ciężka choroba. Tym bardziej, jak ma się takie poważne zjazdy, no. Także aktualnie czuję się bardzo dobrze, e, wiem, że troszkę się wypaliłem, jeżeli chodzi o to e, granie przez ten kontrakt, który wiecie, miałem narzucony kontrakt i naprawdę ja, ja nie miałem siły streamować. Ja się zbierałem 5 godzin, żeby odpalić streama, żeby nabić te parę godzin. Co 5 minut sprawdzałem zegarek, ile przestreamowałem, bo no było ciężko, kompletnie się wypaliłem... E, Zawodowo, jeżeli chodzi o gierki, i przez te dwa miesiące powiem Wam, że no nie ruszyłem praktycznie w ogóle gierki. Taki czas odpaliłem. Widzę, że już jest taka poprawa, że ja się czuję lepiej, że prędzej czy później na pewno do Was wrócę. Nie chcę się deklarować, bo nie chcę, wiecie, znowu sobie narzucić na siłę, żeby to nie wróciło. Teraz skupiam się na sobie, na swoim tutaj zdrowiu psychicznym, żeby dojść do siebie w 100%. No i zobaczymy. no Ja mam jakieś pomysły też. Ten kontrakt na Facebooku to. Był taki plus, że no mam taki spokój finansowy, że wiecie, że nie muszę nigdzie coś działać, myśleć, kombinować na szybko i że jakiejś pracy, tylko mogę spokojnie sobie zastanowić, zregenerować się. Na pewno będę chciał działać tutaj dalej w internecie. Nie wiem, czy to będzie więcej streamów, może więcej YouTube'ów. Na pewno nie znikam całkowicie. Także mam nadzieję, że teraz Wam troszkę łatwiej to zrozumieć, dlaczego tak to wyglądało, te wszystkie moje przerwy. Ja ja was rozumiem, że mogliście się wkurzać, wiecie, że tak to wygląda, te moje streamy, te przerwy. E, dlatego ten filmik nagrałem, żeby było wam łatwiej to zrozumieć. No i co? Łapiemy się, nie wiem kiedy dokładnie, ale jeszcze wrócimy. E, nie wiem jeszcze gdzie, na razie jak coś, to będę się odpalił pewnie co jakiś czas na Facebooku. Ale nie wiem co i jak, kiedy. Na razie oskupiam się na sobie, troszkę sobie poodpoczywam, ale na pewno do was wrócę, także do zobaczenia, czyść, czyść. No i co, i dziękuję bardzo wam za uwagę i do następnego. Bye.